Wyróżnienie specjalne od dyrektora Toru Służewiec trafiło w Wasze ręce. Za co? Za zasługi w komunikacji, propagowaniu pięknych wyścigów, co Wam się udaje skutecznie już od kilku lat. Tak, to jest dla nas bardzo szczególne wyróżnienie, tym bardziej, że jesteśmy nim naprawdę bardzo zaskoczone, bo jest dla nas szczególnie ważne, bo nasze starania, nasza ciężka praca, to jak, z jaką wielką pasją, zaangażowaniem mówimy o modzie na torze wyścigów konnych, o tym, że staramy się utrwalić w ogóle w świadomości wszystkich odwiedzających tor termin moda wyścigowa tak naprawdę, któremu dajemy początek. No okazuje się, że tak naprawdę ma swoje uzasadnienie, jest na tyle słuszne, przyjmuje się i skutkuje takim pięknym wyróżnieniem. Kasia, ty jesteś też ambasadorką wyścigów w takim sensie, że zawsze wasze kreacje wzbudzają podziw, ale też zachęcacie i motywujecie innych do tego, żeby właśnie ten dzień tak celebrować. Tak. To wszystko się zrodziło trochę gdzieś z pasji dzięki moim prababciom i mojej babci, które to nosiły. Chciałam, żeby ta moda wróciła, a tor wyścigów konnych Służewiec w Warszawie jest takim idealnym do tego miejscem, żeby taką modę propagować i żeby panowie również odważyli się tego dnia nałożyć właśnie fascynator, kapelusz, żeby pobawić się tą modą i żeby wziąć udział w takim wielkim święcie, święcie sportowym i święcie modowym. Wy zawsze co roku wymyślacie coś ekstra. To co będzie w sezonie 2024? No ja już się nie mogę doczekać. Już jeszcze dzisiaj w ogóle to wszystko tak bardzo uskrzydliło, że pierwsza moja myśl, mówię, kurde, to musi być petarda. Po prostu trzeba zrobić jeszcze coś bardziej ekstra niż to, co zostało zrobione. Więc no pozostaje nam tylko czekać i na pewno zaskoczymy. Na pewno zaskoczymy, a Kasia, ty już myślisz o tym, jak w sezonie właśnie dobierać kreacji i pomagać dobierać je innym? Tak, myślę i do tego mam też całą rzeszę modystek, które w tym się świetnie sprawdzają i co więcej, one dzięki tym wszystkim naszym staraniom widzą, że to ma sens, że są odbiorcy na te ich, no czasami trudne produkty, bo to nie jest łatwy produkt tak na co dzień dla każdej kobiety, więc my pokazujemy te spektakularne, ale wiemy, że niektóre kobiety zaczynają od mniejszych i to tak powoli idzie do przodu i one się coraz bardziej odważają na takie większe formy, na bardziej takie niesamowite kolorystycznie i jeśli chodzi o faktury, więc to jest fajne, że propagujemy coś, co ma szansę chociaż przy takich okazjach być. To powiedzcie mi jeszcze jedno, bo naszych sportowców, czy to są trenerzy, czy jeźdźcy, pytam zawsze o jedno, marzenie na przyszłość, to jakie wy macie marzenie na przyszłość? Moim marzeniem jest moda na torze służewieckim, taka jak w Melbourne czy w Ascot, tak żeby wszystkie panie, wszystkie bez wyjątku, miały coś na głowie, wyglądały spektakularnie i żeby mówił o nas cały świat. A moim marzeniem jest to, żeby, oczywiście to samo co Martyny, ale również, żeby dzięki tym naszym działaniom, naszym wspólnym, czyli toru i damosfery, żeby coraz więcej ludzi chciało tutaj przyjść, nie tylko w takie dni jak Gala Derby czy Wielka Warszawska, ale w każdy inny dzień. Nagrodę dostałyście za komunikację, więc coś czuję, że ta informacja pójdzie w świat. Dziękuję Wam serdecznie i gratuluję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.